wodzie, kto pierwszy się z niej wynurzy. Na torze piątym Petvia Tomas, ona obejmuje prowadzenie. Otylia w tej chwili na trzecim, czwartym miejscu, płynie równo z Morawcową. Już przyspiesza Inge de Bruyne na czwartym torze. Inge de Bruyne, Holenderka, w tej chwili pół długości ciała przewagi nad Otylią. Otylia musi teraz spokojnie dopłynąć do końca tej pierwszej długości i mamy nadzieję, że przyspieszy na drugiej. Na pierwszym nawrocie Inge de Bruyne, 26:44, Otylia dopiero na siódmym miejscu, Petvia Tomas na drugim. Teraz liczymy na zryw Otylii, Morawcowa przed nią o pół długości ciała, ale Otylia już przyspiesza. Jest to ten znakomity finisz od połowy drugiej długości basenu. Otylia Jędrzejczak goni Inge de Bruyne, na razie jest na trzecim miejscu, płynie po brązowy, może po srebrny medal. Petvia Tomas przyspiesza, Petvia Tomas, Inge de Bruyne i Otylia Jędrzejczak. Otylia Jędrzejczak, czy będzie miała brązowy medal? Ależ walka na samym końcu. Jest brązowy. Druga. Srebro dla Otylii Jędrzejczak. Zwycięstwo Petvia Tomas, a Inge de Bruyne osłabła i ostatecznie tylko z brązowym medalem Otylia Jędrzejczak. 57 sekund 84 setne, a więc dokładnie taki sam czas jak w eliminacjach, wyrównany rekord Polski. Gratulacje dla Petvii Tomas, ona długo czekała na taki wielki sukces, pamiętamy, że była tuż za podium w Sydney, a tu złoty medal, a dla naszej Otylii Jędrzejczak srebro jest pierwszym medalem olimpijskim. Pamiętamy, że przed 4 laty była piąta w finale 200 metrów delfinem i bardzo niewiele, jednej sekundy zabrakło jej do finału na 100 metrów delfinem. Raz jeszcze ten nawrót. Byliśmy zaniepokojeni. Była dopiero siódma po pierwszej długości basenu. Zastanawialiśmy się, czy wytrzyma, ale ona świetnie pływa obie długości i to jest siła Otylii Jędrzejczak. Mamy srebro, mamy srebrny medal, czwarty medal w historii polskiego pływania. Drugi srebrny po Rafale Szukale, który również przecież był specjalistą od stylu motylkowego i na tym samym dystansie, tyle że wśród mężczyzn wywalczył ten medal w Barcelonie. Otylia Jędrzejczak, drugie miejsce, srebrny medal, zwycięstwo Petvii Tomas.